Dzień dobry Państwu. Artur Kiełbasiński, Dziennik Bałtycki Strefa Biznesu. Witam Państwa w studiu grupy Polska Press na forum Wizja Rozwoju. A naszym gościem jest minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, Pani Dzień Minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani Minister, bardzo ważny tydzień dla wszystkich, którzy pracują zdalnie. Zostanie uregulowana czy zacznie się debata w Sejmie na temat uregulowań związanych z pracą zdalną, na co wielu pracowników, ale też pracodawców czeka. Jak pani minister zakłada, kiedy to prawo uda się przyjąć, czy będą jakieś głębsze kontrowersje, czy tak naprawdę już za chwilę to wszystko będzie jasne? Jeżeli chodzi o pracę zdalną, uregulowanie już w kodeksie pracy, bo należy dla przypomnienia powiedzieć, że praca zdalna sprawdziła się na przepisach covidowych w okresie pandemii koronawirusa. Wtedy ona została wprowadzona i właściwie funkcjonuje dalej na stanie już nie epidemii, ale zagrożenia epidemicznego. Natomiast nam zależało, aby wypracować takie rozwiązania, które na trwałe wejdą do kodeksu pracy, bo... Przyzwyczailiśmy się do takiej pracy, ona dla wielu osób jest wygodna. Dokładnie, jest wygodna. Oczywiście wszystkiego są plusy i minusy, ale przede wszystkim prace nad tym, aby ona, ta ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów, były bardzo długie, bo można powiedzieć, że to były blisko dwa lata pracy. Były to szerokie konsultacje na Radzie Dialogu Społecznego, ze stroną pracodawców, ze stroną związkową i ścieranie się Różnych poglądów. Przedstawiliśmy projekt, który dostał takową akceptację, i powiem tak, że liczę na to, że oczywiście będzie debata w Sejmie, zapewne będzie ona merytoryczna, bo to jest temat bardzo ważny. Jeżeli zmiany wprowadzane są do kodeksu pracy, to jednak są zmiany na stałe, one jednak porządkują, normalizują, ale sądzę, że ona zostanie przyjęta w takim właściwym, właściwym duchu, a więc poprzez to posiedzenie, czy też ewentualnie, jeżeli przedłużymy się na następne. Senat i następnie pan prezydent odniesie się do tej ustawy i wejdzie ona w życie już na stałe do kodeksu pracy. Bardzo często słychać było takie obawy ze strony pracowników związane, no nie ukrywajmy, z kosztami. Będę pracował w domu, będę zużywał swoją energię, będę zużywał swoją wodę, więc powinno mi to zostać zrekompensowane. Czy ten projekt, o którym mówimy wychodzi na przeciw tym tak wychodzi, ponieważ tutaj, jeżeli już do, yy, będzie porozumienie w sprawie pracy zdalnej między pracownikiem a pracodawcą, to to porozumienie będzie też zakładało rekompensatę właśnie za, zużyć, za korzystanie ze sprzętu w domu, zabezpieczenie stosowne tego sprzętu. Tu będzie bardzo ważne porozumienie się zarówno yy, z organizacją związkową, jeżeli zostanie taki stosowny regulamin w miejscu w zakładzie pracy wypracowany. Jeżeli nie działa organizacja związkowa, to z pracownikiem. I to może być w każdym momencie bardzo ważne jest, bo ta praca zdalna jest też bardzo oczekiwana przez młodych rodziców do, w celu łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, że taki wniosek pracownika o pracę zdalną, który wychowuje dziecko do czwartego roku życia, czy to będzie wnioskiem wiążącym dla pracodawca, więc tu pracodawca nie będzie mógł odmówić. Do tej pory na mocy przepisów, które obowiązywały, tak naprawdę praca zdalna, praca zdalna była po stronie pracodawcy, który pracownikowi wskazywał pracę zdalną ze względu na zagrożenie na przykład delegacji dokładnie. Można tak powiedzieć, a w tym momencie jest to wypracowane porozumienie między stronami. Pani minister ze strony pracodawców z kolei pojawiały się takie obawy, że nie będą w stanie nadzorować kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, nie zawsze będą mogli sprawdzić w jakich warunkach ten pracownik wykonuje tą pracę, a tak naprawdę będą ponosili w Pewnym sensie odpowiedzialność za to, co się wydarzy. Czy tutaj te przepisy elastycznie odpowiadają na te? obawy organizacji pracodawców. Te przepisy odpowiadają, bo one z pracodawcami również zostały wypracowane i właśnie dlatego te porozumienia zakładowe będą bardzo ważne, porozumienia z pracownikiem, aby była pełna informacja o miejscu wykonywania pracy, bo żeby pracodawca mógł odpowiadać za też to, jak, w jakim miejscu pracownik wykonuje pracę, musi, musi być mieć to wszystko wiedzę, wiedzę, musi być to wszystko uregulowane. Zobaczymy jak te przepisy wejdą w życie, jak one będą funkcjonowały, jeżeli będzie potrzebne jakieś określone zmiany. Na pewno one będą ewaluowały i pewnie zmiany będą wprowadzane. Natomiast cieszymy się, że rzeczywiście już do Sejmu ta ustawa trafia i y, dlatego, że była tak długo debatowana, konsultowana, liczymy na to, że ten proces legislacyjny przejdzie w takim tempie y, y, dość sprawny. Pani minister, zmienimy teraz temat. Y, pamiętamy, była cała dyskusja o wydłużaniu administracyjnym czasu pracy, o tym, że był przesuwany wiek emerytalny. Rządy Zjednoczonej Prawicy przywróciły pierwotne założenia odchodzenia na emeryturę, ale jednocześnie, jak patrzymy w statystyki, stała się rzecz bardzo ciekawa. Bez przymusu administracyjnego coraz więcej seniorów. Pracuje, przedłuża swoje życie zawodowe, będąc na emeryturze, bardzo chętnie Polacy pracują. Z czego to wynika? Rynek pracy jest taki, że pracodawcy zatrzymują tych doświadczonych pracowników? To wynika z wielu tak naprawdę czynników, ale między innymi z tego też. Przede wszystkim tak, żyjemy coraz dłużej, a tak jak Światowa Organizacja Zdrowia mówimy o aktywnym starzeniu się. Czym dłużej żyjemy i jesteśmy aktywni, toż rzeczywiście nasza sprawność i ta intelektualna, i fizyczna, Fizyczna jest lepsza. Miejsce pracy, jeżeli wykonujemy to, pracujemy, przywrócenie wieku emerytalnego jest przywilejem i jeżeli czujemy się na sile pracować dalej, to dalej możemy pracować. Pracodawcom bardzo na tym zależy, gdyż taka osoba może przyuczać młodego człowieka wchodzącego na rynek, rynek zawodowy, a przede wszystkim patrząc na niskie bezrobocie, które mamy dzisiaj 5,1 stopa bezrobocia, tak naprawdę naprawdę to jest sytuacja z 2019 roku. Mieliśmy jesienią 2019 roku 5, a więc rąk do pracy jest potrzeba i dlatego też my staramy się wprowadzać takie rozwiązania, które zachęcają też osoby, które osiągną wiek emerytalny ten 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Jeżeli czują się na siłach, to jest ich przywilej, mogą pracować, dlatego PIT zero dla seniorów, czyli te osoby, które nie przechodzą na emeryturę, mogą, nie mają odprowadzanego podatku do 85 tysięcy rocznie, plus oczywiście kwota wolna od podatku, a więc składki emerytalne są odprowadzane, świadczenie w tym momencie, kiedy osoby przejdą na emeryturę będzie wyższe. Pracodawcom bardzo zależy, a osoby chcą być aktywne i chcą rzeczywiście na tym rynku pracy to jeszcze pozostać. Czego się sytuację finansową. Finansową dokładnie, bo ta polityka senioralna ona jest oparta na takich dwóch filarach tej stabilności finansowej, a więc jeżeli już mówimy o świadczeniach emerytalno-rentowych, to one muszą być godnie waloryzowane. Są dodatkowe świadczenia 13-14, emerytura ale także aktywizacja poprzez różnorakie programy, ale ta aktywizacja zawodowa jest tą, tym, tą aktywizacją bardzo potrzebną i widzimy, że z roku na rok coraz więcej Polaków chce pracować. sam. to ma sam. pozytywne skutki społeczne, też na zasadzie kontaktu z otoczeniem. I pani minister, już na koniec. Przez lata związki alarmowały, że w Polsce taki wskaźnik, który polega na tym, ile lat na emeryturze przeżyjemy w zdrowiu, jest znacznie niższy niż w krajach Europy Zachodniej. To wynikało między innymi z bardzo ciężkich warunków pracy no w czasach komunizmu, kiedy ludzie w takich zupełnie niebezpiecznych warunkach, czy bardzo ciężko pracowali. Czy ten wskaźnik naszego dobrego samopoczucia już w wieku senioralnym, te perspektywy życia w zdrowiu się poprawiają? Te perspektywy się poprawiają i właśnie to pokazuje, że właśnie te formy aktywności, które są wprowadzane tej aktywności zawodowej i społecznej są skuteczne, a więc to pokazuje, że tak naprawdę, choć w Europie Zachodniej te wskaźniki są wysokie, ale w Polsce z roku na rok ten przyrost jest coraz wyższy i z tego się właśnie cieszymy i staramy się przede wszystkim właśnie te rozwiązania takie adekwatne do potrzeb wprowadzać. Jeszcze wiele lat temu wielu pracodawców bało, bało się zatrudniać osoby starsze, a teraz nagle okazuje się, że seniorzy są niezbędni na rynku. W niektórych zawodach technicznych tak naprawdę średnia wieku specjalistów jest dość wysoka. Ale na szczęście ludzie ci pozostają w pracy. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj z minister Marleną Malą, minister rodziny i polityki społecznej na stoisku Polska Press Grupy na forum Wizja Rozwoju. Artur Kiełbasiński, dziękuję bardzo.